jedziemy sobie w teren. Idziemy sobie na dwugodzinny spacerek z całym obozem plus 5 koni, więc idzie nas dość sporo. Tutaj Santa prowadzi zastęp ze Santą Malaga, za Malagą Violina i tam jeszcze ktoś z tyłu. Chyba idzie. My tak zmieniamy zastęp, raz idę ja z Santą z przodu, raz Malaga. Patrzcie, jaki tu jest widok. No niesamowite. Co nie, Santa? Cześć, Bułeczka. Co ty robisz za miny? Zobaczcie na mądrość koni. Tu są trzy paśniki i wszystkie konie prawie są tu, w ścisku. A tu są trzy paśniki, jeden pusty, przy jednym tylko jeden osiołek. I to kilka koni. No i co? Co ja mam tym koniom teraz powiedzieć? Żeby tam poszły. No, idźcie tam. Gita, tam idź, tam jest dużo miejsca.
Kukuła, czy ty jesteś pierwsza, która zrobiła tu kupę? Pa, pa. Powolutku, bo gorąco. A ja muszę szukać do sprzątania coś. Ja jestem jak te... Ci kamerzyści na Tour de Pologne, nie? Ja tak się z każdej strony tutaj, wiecie, na wyścigu rajdowym czy czymś się tak pojawiam się z każdej strony. To teraz, jak konie poszły na taki rajd na miasto, że tak powiem, chociaż to wieś, to możecie sobie wyobrazić, jak wygląda teraz asfalt. No jakie, wy jesteście już tutaj biedne, wpuszczajcie nas, my już chcemy. Dobrze, już to robię, już to robię. Co tam pastwisko, my do stajni chcemy. Tu jeszcze idą jakieś zguby. No to kończymy już ten odcinek. Żegnamy się i do następnego. Pa!